Selena jest producentem i eksporterem artykułów chemii budowlanej. Centrale mamy w Polsce. Spółki produkcyjne mamy głównie w Polsce i Europie, to znaczy Hiszpania, Turcja, również Kazachstan, Rumunia, ale także Brazylia i także Korea i Chiny. Większość sprzedaży lokujemy na rynkach europejskich, poczynając od Portugalii i Hiszpanii, a kończąc na Moskwie aż po Władywostok, a od północy poczynając od Oslo, a kończąc na Atenach i na Turcji. To jest mimo wszystko większość naszego biznesu. Głównie sprzedajemy materiały dla budownictwa, piany montażowe, uszczelniacze, ale także kleje, a ostatnio rewelacyjną powłokę do dachów, która obniża temperaturę dachu w trakcie lata nawet o 40 stopni. Walka o rynki zagraniczne jest walką bardzo trudną, dlatego że obecnie w okresie globalizacji dla danego rynku, na dany rynek przyjeżdża mnóstwo konkurentów z całego świata praktycznie. Bez względu na to, czy to jest Rumunia, Bułgaria, czy to jest Turcja, czy to jest Hiszpania albo dalej Kazachstan, to wszędzie tam występuje i oferta amerykańska, i oferta europejska, i oferta chińska czy koreańska. I przebić się z polskim produktem oznacza przede wszystkim albo walczyć jakością, to co robi Selena, albo walczyć innowacją, to również czego, co obecnie najwięcej robimy, albo ceną, co niektóre nasze branże z powodzeniem robią, tak jak na przykład branża meblarska. Jeżeli chodzi o Selenę, my najczęściej wygrywamy technologią i jakością, dlatego że pamiętajmy, że budowniczy potrzebuje mieć duże zaufanie do produktu. Jeśli się buduje dom na 50-70 lat, to zaufanie do produktu jest podstawą. Drugim elementem, którym wygrywamy, to są wyszukujemy sobie produkty, które mają nadzwyczajne właściwości w stosunku do wszystkiego, co jest na rynku. To jest to, o czym wspomniałem, Cool Roof, nasza rewelacyjna powłoka do dachów, która obniża temperaturę dachu o ponad 40 stopni. Jest świetnie przyjęta obecnie i w Hiszpanii, i we Włoszech, w Turcji i również wychodzimy z nią na Bliski Wschód. W najbliższym czasie uważam, że Selena powinna się umacniać na rynku europejskim. Nie przewidujemy jakichś istotnych ekspansji pozaeuropejskich, natomiast zmiany, jakie są w Europie, a przede wszystkim fakt, że przez ostatnie 3 lata udało nam się wprowadzić dość nową i innowacyjną paletę produktów do oferty Seleny, to uważam, że największe szanse mamy na rynku Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoch, aż po Turcję.